No słuchajcie, jesteśmy na pięknej Łajbie na Morągu. Płyniemy już drugi dzień pod pełnymi żaglami. To fantastyczne przeżycie. Myślę, że tradycyjne żeglarstwo chowa się, nie umywa się do tego, co na tej chwili robi. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w takich rejsach i do zobaczenia na kolejnym rejsie. Rodziła mnie matka przy kołysce stały, teraz będą one mnie ochronić. Płyniemy łodzią o nazwie Morąg. Morąg został zbudowany w roku 2004. Jest to replika łodzi duńskiej, bodaj z XI wieku. Znalezisko z fiordu Roskilde, to jest łódź Skundelef 5. I oryginał miał właśnie niecałe 18 metrów, czyli no, ta łódka jest w skali 1 do 1 w stosunku do oryginału. Jak dobrze pamiętam, samo znalezisko zachowało się w jakieś 90%, 70%. 70%, tak. Czyli no dość dobrze było, można dzięki temu praktycznie wszystko odwzorować. Poza wariatami, które są już wesołą inwencją twórców i są bardziej stylizowane niż jakoś konkretnie rekonstruowane. Co ja tu mogę jeszcze o Morągu powiedzieć? No to najszybsza łódź wikingów w Polsce i na pewno w Europie i prawdopodobnie na świecie. Duńczycy mają dokładnie taką samą replikę łodzi. My w roku 2008 podczas festiwalu na Wolinie pobiliśmy rekord Duńczyków. Duńczycy twierdzili, że tą łodzią na pełnej obsadzie są w stanie popłynąć z prędkością 5,6 węzła. My płynęliśmy po dziwnej, w asyście motorówki w opru i z własnym GPS-em. Jak dobrze pamiętam, mieliśmy prędkość na pełnej obsadzie w 7,2 węzła. Duńczycy nie chcą tego uznać, nie wiem czemu, chyba mają jakieś problemy, ale no jest to zdecydowanie najszybsza łódź z jakichś replik, jeszcze ze zgraną, doświadczoną załogą, wyćwiczoną, to jest po prostu latająca łódka, latające cholerne. Dobra, dosyć. Co tu jeszcze o Morągu można powiedzieć? No to jest replika typowej łodzi skandynawskiej, typowej małej łodzi wojennej. Te łódki miały za zadanie wpływać do fiordu, pacyfikować jakieś wioski, zdobywać nowe tereny, ewentualnie patrolować wody przygraniczne we włościach danego władcy, jarla czy tam księcia. To przede wszystkim nie były typowe łódki pełnomorskie. One są przeskalowane dokładnie proporcje mają 7 metrów długości do 1 metra szerokości. To jest typowa proporcja tych longskipów skandynawskich. Tak, i tu mamy właśnie 18 metrów długości, 2,70-90 szerokości. Czyli ta proporcja jest bardzo fajnie zachowana, dzięki czemu właśnie ta łódź jest bardzo smukła, wąska i niesamowicie szybka. I ona z racji swojej konstrukcji, która się układa w literę V, po falach nie skacze, tylko te fale tnie. Leci po prostu jak przecinek przed siebie. Co by tu jeszcze o nim powiedzieć? Tak, łódź jest zbudowana w technologii klepkowej. Czyli tak, mamy tutaj w osi dziuprufa mamy kil zakończony stewami. Od kila w lewo-prawo odchodzą żeberka, do których kładziemy poszycie łodzi. Deski są tutaj zszywane na tak zwaną zakładkę, czyli idzie dolna deska, do niej kolejną górną łączymy. Łączymy jedną z drugą, one zachodzą na siebie bardzo fajnie, dzięki czemu później jak płyniemy, pod tymi łączeniami zbierają się bąbelki powietrza i robią taką poduszkę powietrzną. Dzięki czemu te łódki wypływają dużo szybciej, fajnie się przemieszczają i niesamowicie są dzielne na falach i na jakiejś zburzonej, niebezpiecznej wodzie. Co jeszcze? Nie pływamy z silnikiem, bo to jest fe i w ogóle my używamy tylko wioseł i żagla, czyli tak jak to kiedyś robili. Jeśli płyniemy na żaglu, to często jest niestety tak, że musimy czekać na wiatr, jeśli chcemy w konkretne dane miejsce dopłynąć. Albo wtedy zaciskamy zęby i zasuwamy na wiosłach przez chwilę.
jak z taką bandą nieokrzeszonych chamów wpływa? Doskonale. Po prostu wspaniale. Jestem zaskoczona, ale nie powiem, czy pozytywnie, czy negatywnie. Chociaż, aby było politycznie, dodam, że bardzo jest okej. No, nie, jest super, tak na serio.